Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV. Tym razem zrobimy sobie szybciutką recenzję tamtego wozu strażackiego, więc zapraszam. Słuchajcie, moi drodzy, już jakiś czas temu zapowiadałem recenzję zestawu strażackiego. No w końcu udało mi się jakby do tego przysiąść. Też jedna z moich widzek też ostatnio pisała w komentarzach, kiedy będzie, więc dzisiaj jest, więc pokażę Wam. Słuchajcie, jest to wóz strażacki serii City o numerze 7239. Taki, on jest jeszcze z wyposażeniem, które zaraz Wam pokażę, tylko tak szybko Wam powiem. 2005 rok, czyli i dawno i niedawno, 15 lat już ma, także troszeczkę jest. 214 klocuchów i dwie minifigurki. I teraz tak, to jest wóz strażacki, który złożyłem z miksa, mojego pierwszego miksa, którego kupiłem kiedyś, kilka lat temu od mojej koleżanki. Musiałem go trochę uzupełnić, bo kilka części brakowało, a kilka było uszkodzonych. To jest ten wóz, ja go na razie sobie postawię w te miejsce, żebyście go widzieli. Do niego mamy coś takiego, czyli taką przyczepkę z pontonem. 7239 to jest naklejka, która troszeczkę odchodzi. Widzicie, ona też była, no to też jest. Powiem Wam inaczej. To jest złożony zestaw w pełni kompletny. Natomiast ja mam drugi taki sam zestaw. On jest chyba troszeczkę mniej kompletny. Zaraz go tutaj otworzę, sprawdzimy, co tu jest. Na pewno wiem, że... Moment, tylko chcę jedną rzecz jeszcze zerknąć. Dobra, tam jest taka... Widzicie, żółty element, żółty klocek. To jest taki klocek jak w mieczach świetlnych rycerzy Jedi z Gwiezdnych Wojen, tylko że ten jest żółty. Więc tak, w oryginale, w tym zestawie, który miałem w pierwszym miksie, tego brakowało, więc to gdzieś uzupełniałem. Natomiast ten zestaw jest z drugiego miksa. On jest mniej kompletny ze względu na to, że postanowiłem, że po prostu buduję jeden zestaw w pełni kompletny, jak najbardziej, z naklejkami. Udało mi się nawet z naklejkami. Widzicie, ten ma naklejkę, tamten już naklejki nie ma. Więc ten zestaw jest najbardziej kompletny. Nawet ma tą kamizelkę i dlatego ma te naklejki. Więc ja połączyłem te dwa zestawy, w sensie z dwóch miksów, i najbardziej skompletowałem, jak to się dało. Tu mamy, zobaczcie, kolejne i tu już są braki. Tu już mamy jakieś tam niewielkie braki. No i tu jeszcze mam takie części. Zobaczcie, bo na przykład, jak mogliście zauważyć, w tym drugim zestawie brakuje mi drugiej części drabiny. Jest kosz do tej drabiny, ale nie ma drugiej drabiny. Nie ma, zobaczcie, tu zamontowałem na dachu. Tutaj powinny być łączniki. Nie mam po prostu tych łączników. Tak naprawdę tu brakuje tylko kilku klocków, więc nie jest źle. Nie wiem, czy zaraz zerknę. No, brakuje skrzyni. O, i mamy drugiego ludka. Brakuje tu skrzyni. Tam jest ten zestaw kompletny. Zaraz Wam pokażę. I stąd muszę zapożyczyć figi. Ze względu na to, że od tamtego pierwszego zestawu prawdopodobnie gdzieś mam, ale jeszcze chyba nie skompletowałem ich. Bo osobno mam figurki, osobno mam zestawy. Więc ten zestaw na razie odkładam tu. I zaczniemy od figurek, które powinny być mniej więcej takie. Ta ma złamaną łapkę, ma srebrny hełm i druga figurka prawdopodobnie wygląda tak samo, w sensie, że ma ten sam torsik. Widzicie, ta jest strasznie pogryziona. I ma inne rączki chyba, z tego co pamiętam. Tu nie znalazłem głowy i pewnie kasku, jak widać. Natomiast podejrzewam, że przynajmniej jedna figurka taka z tego wcześniejszego miksa gdzieś się znajdzie i może powinna być kompletna.
Ja z tymi figami mam o tyle problem, że jak wam już mówiłem albo i nie, no mówiłem kilka razy, ja te figi trzymam osobno i tam gdzieś czekam na lepsze czasy, żeby je skompletować, a starałem się kompletować po prostu zestawiki. Dlatego tak to wygląda. Więc wam pokażę teraz kompletny zestaw. Czyli wóz strażacki. On ma, zobaczcie, ruchomą drabinę i ten właśnie żółty klocek tam się blokuje o te takie kratki. Drabina jest wysuwalna, czyli można ją, no tak, ten system Lego jest trochę z tymi drabinami byle jaki, szczerze mówiąc, ale da się wysunąć i nawet zablokować. Tu mamy kosz, gdzie możemy sobie wsadzić naszego gostka. Tu są rozkładane takie łapy. Ja może pokażę wam w mieście, w tamtym miejscu. O, widzicie? Rozkładane łapy, drabina i wtedy ten element cały jest ruchomy. Ruchomy no nie do końca, ze względu na to, że tam tył blokuje, ale da radę obrócić w takim zasięgu. Także nie jest źle. O, dobra. Zabieram go z powrotem. Na razie złożę. To trzeba ręcznie niestety złożyć w ten sposób. Jak mogliście pewnie dopatrzeć, dojrzeć, to tak, ten wóz nie ma jeszcze węża, tego sznurka tak zwanego, z tym pistolecikiem na końcu. Natomiast tamten drugi nie ma w ogóle tego elementu. No tak mi się przydarzyło. Kolejna rzecz, nie wiem co tu powinno być, pewnie jakaś w tym miejscu, pewnie jakaś siekierka, których mam naprawdę od groma, ale widocznie zapomniałem włożyć. I tutaj w środku mamy, spróbuję wyciągnąć, taki kosz z częściami i to jest też skompletowane, czyli jest rozłożona gaśnica, taka butla z tlenem oraz widzę tu szybkę, a tu jest siekierka, teraz patrzę, szybkę, a pewnie do tej szybki powinien być taki, wiecie, taki opożyczony od tego strażaka. Coś takiego. Szybka z takim sprzętem do butli. Tego pewnie, znaczy pewnie to gdzieś jest, podejrzewam, bo ja mam naprawdę w różnych miejscach różne elementy od figurek i figurki i takie tam, także na pewno to gdzieś się znajdzie, jak będę kompletował. I teraz tak, tu jest wóz. Na tamtym drugim pokazywałem wam, jak się tam wkłada i wyciąga figurkę, to nie będę pokazywał. Tu mamy skrzynię pustą. Coś tam powinno być zapewne. Do tego mamy przyczepkę, którą wczepiamy. O, zobaczcie. W te miejsce coś mi się ostrość nie złapała i nam się ciągnie ta przyczepka. I tu mam klocek, ten biały, podczepiony, żeby mi się po prostu nie zgubił. Mówię o tym. A on jest do tego, żeby jak ta przyczepka nie jest podczepiona pod samochód, żeby tu zamontować, żeby on się opierał o ziemię. Dobra, i tu mamy skrzynię jedną, skrzynię drugą, coś tam możemy trzymać. Ja nie pamiętam, co było w oryginale. Tu jest jakiś pseudosilniczek, motorówka i tu jest taki kapoczek. Nawet w jednym z miksów była naklejka, bo na przykład w tym drugim, zobaczcie, mam ten kapoczek, ale bez naklejki. Mi się wydaje, że po prostu chyba te naklejki pochodzą prawdopodobnie z pierwszego miksa, a w tym drugim miksie zestaw po prostu naklejek nie miał, więc prawdopodobnie ktoś ich nie nakleił. Dobra, w sumie jak widzieliście zestaw, możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba, co sądzicie na ten temat, może ktoś z was ma jakieś uwagi, spostrzeżenia. Jeżeli wam się podobało, standardowo zostawcie łapeczkę w górę, kto tego nie zrobił, niech kliknie subika oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco, więc zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!